dobra. Za nami pierwszy mecz rundy mistrzowskiej. Niefortunnie zaczęliśmy, bo od przegranej z Lechią Gdańsk i za chwilę zaczynamy taki swoisty maraton, 3 mecze w ciągu 7 dni. Do tego 3 silnych przeciwników, ale w tej grupie chyba nie ma słabych przeciwników, a w zasadzie słabych drużyn. 8 silnych drużyn walczy o jeden cel. Co my będziemy chcieli uzyskać w tych najbliższych 2 wyjazdowych meczach z Górnikiem Zabrze i z Wisłą Kraków? Przede wszystkim chcielibyśmy przywieźć komplet punktów, tak? Na pewno nie będzie to łatwe. Jedziemy na 2 ciężkie tereny, ale myślę, że już nie możemy pozwolić sobie na jakiekolwiek porażki, tak jak ta z ostatniego meczu, jeżeli chcemy gdzieś tam grać o coś więcej niż tylko spokojne utrzymanie, tak? Mamy ambicje, żeby jednak pokusić się o coś fajniejszego, tak? Myślę, że mamy w miarę młody zespół, jeszcze bez jakichś tam większych sukcesów i pora te sukcesy, że tak powiem, żeby do nas należały. Ten, który stracił, ten, który zagrywa, chodzi do nas było. W tej 8 panuje taki ścisk, że tak naprawdę jeden wygrany mecz, a może mała seria gdzieś tam 2 wygranych, bo przecież gramy również u siebie, może sprawić, że naprawdę będziemy blisko wysokich miejsc i po jednym meczu na pewno nie należy załamywać rąk i rzeczywiście, co prawda, będziemy grali u siebie z Legią Warszawa, ale z kim jak nie z najsilniejszymi się sięga o najwyższe cele, prawda? No wiadomo, że te punkty się podzieliły i gdzieś tam te straty są niewielkie. Szkoda tego meczu ostatniego, bo była realna szansa, żeby zbliżyć się bardzo do tej czołówki. Nie udało się niestety, ale nie chciałbym, żeby nas skreślano po jednym meczu, tak? Swego czasu mało osób wierzyło w to, że załapiemy się do tej 8, jednak potrafiliśmy wykrzesać z siebie te rezerwy, tak? I jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, aczkolwiek na pewno nie zadowalamy się tylko tym, bo gdy słyszę gdzieś jakieś tam komentarze, że mamy spokojne utrzymanie i teraz będziemy grali ping-ponga, tak? No to jest nieprawda. Każdy z nas ma ambicje i ja osobiście nie mam medalu, chciałbym go mieć. A wiadomo, to jest piłka i nie zawsze się wygrywa, więc... Ale zrobiłem wszystko na pewno, żeby to miejsce było jak najwyższe, tak? Przed tobą dwójka obrońców. Z przymusu trochę się zmienia ta linia defensywna. Teraz zagramy bez Mateusza Matrasa. Dla ciebie to coś zmienia tak naprawdę? Bo chyba ta dwójka, która ostatnio grała, czyli właśnie Mateusz Matras i Wojciech Gola, całkiem dobrze współpracowała i chyba zaczęliście już wszystko łapać, a tutaj będzie trzeba znowu coś wymyślić. Taka jest piłka. Przychodzą kartki, kontuzje, tak? I są inni zawodnicy, którzy czekają na swoje szanse. Owszem, uważam, że z ostatnimi czasy ten środek obrony wyglądał, bym powiedział, bardzo dobrze, tak? Nie było dużo prostych błędów. Chłopaki, że tak powiem, stawali na wysokości zadania. No cóż, no trzeba sobie radzić, tak? I tak naprawdę, kto by nie grał przede mną, no to ja mam takie same czy tam zadania na boisku i dla mnie to się nie zmienia.